Witam Was po chwilowym banie. Tak wyszło, że znowu musi być film o klimacie i dwutlenku węgla. Ale to obecnie jeden z głównych sposobów ataku na Polskę oraz niszczenia polskiej gospodarki, więc trzeba walczyć z tą propagandą. A więc dziś się dowiedziałem rzeczy niezmiernie ciekawej. Chiny wybudowały już w tym roku elektrownie węglowe o mocy 40 gigawatów. To więcej niż wszystkie polskie elektrownie. Dodatkowo Chiny są w trakcie budowy kolejnych elektrowni węglowych o mocy 148 gigawatów. To tyle, ile obecnie moc wszystkich elektrowni węglowych w całej Unii Europejskiej. Przypominam, że odchodząca po katastrofie w Fukushimie od energii atomowej Japonia również buduje 36 nowych elektrowni węglowych. A żeby daleko nie szukać, to Niemcy robią podobnie. Więc mamy dwie opcje. Albo nie ma czegoś takiego jak katastrofa klimatyczna, a Chiny, Japonia i Niemcy dobrze o tym wiedzą i dlatego nadal inwestują w węgiel. Albo druga opcja. Że są samobójcami i zdecydowali, a co tam, że za 10 lat w 2030 będzie koniec świata. Co z tego? Ważne, że teraz będziemy sobie palić węglem, a potem najwyżej zginiemy. Do tego towarzystwa dochodzą Indie, robiące to samo, a Afryka, w której ilość mieszkańców jeszcze w tym stuleciu ma wzrosnąć z 1 do 4 miliardów, jak myślicie, będzie wtedy emitować mniej czy więcej CO2? To, że światowa emisja dwutlenku węgla w następnych dziesięcioleciach będzie rosnąć, jest pewne. To, że będzie rosnąć w szybkim tempie, również jest pewne. Jedyne pytanie, jakie należy sobie zadać, brzmi: dlaczego my mamy za to płacić? Dlaczego mamy płacić za emisję? Bo jeśli klimatolodzy na czele z Gretą się nie mylą i jeśli nie zmniejszymy emisji do 2030, to koniec, nie da się odwrócić zagłady, ludzkość wymiera, a dobrze wiemy, że emisja do 2030 na pewno będzie rosnąć i to w szybkim tempie. To w takim razie nie ma potrzeby, żebyśmy płacili za emisję, bo i tak wszyscy zginiemy. A jeśli ocieplenie klimatu za sprawą ludzkiej emisji to bzdura, to w takim razie tym bardziej nie ma potrzeby, żebyśmy płacili za emisję CO2. Mam już dość tej bezmyślności polskiego rządu, tego działania na niekorzyść Polski i Polaków, tego upokarzania dumnego narodu, któremu teraz każe się płacić za powietrze, którego przemysł teraz się rujnuje, bo tak powiedziała 16-letnia dziewczynka. To jest hańba. Unia Europejska jest rządzona przez ludzi, którzy chcą ją zrujnować. Tutaj macie wykres wzrostu produktu krajowego brutto dla poszczególnych krajów. Widać na nim doskonale, że Unia Europejska zarżnęła europejskie gospodarki. Unia stoi w miejscu, podczas gdy Chiny i USA lecą rakietą w kosmos. USA i Chiny walczą o dominację nad światem, a Europa stoi w miejscu, bo zamiast rozwijać przemysł, wprowadziliśmy opłaty klimatyczne, które go hamują i niszczą. Zamiast inwestować w infrastrukturę i wydajniejszą gospodarkę, Europa woli karmić miliony przybyszy z całego świata. A uniwersytety, zamiast opracowywać nowe technologie, które mogłyby konkurować z Ameryką i Chinami, wolą zajmować się gender i zastanawiać się, ile jest płci. Socjalistyczna, marksistowska, biurokratyczna Unia Europejska zatrzymała rozwój Europy. I z roku na rok zostajemy coraz bardziej w tyle za Chinami i USA. A gdy zostaniemy już odpowiednio daleko, to ani USA, ani Chiny nie będą miały powodu, by od nas cokolwiek kupować. Co więcej, wyprą europejskie produkty ze światowych rynków i skończy się to kryzysem, skończy się to Wenezuelą, skończy się jak każdy socjalizm, czyli katastrofą. Polska musi wypowiedzieć pakiet klimatyczny, tak by produkcja tutaj znów była konkurencyjna i opłacalna. Zwłaszcza teraz, gdy mamy szansę na bardzo korzystne umowy z USA, które nie chcą stali z Europy Zachodniej i które są w trakcie przenoszenia swojej produkcji z Chin w inne części świata. Dobrze by było, żeby zainwestowali jak najwięcej tutaj, a nie na przykład na Ukrainie, bo tam nie ma opłat klimatycznych. I naprawdę, są tylko dwie możliwości. Albo PiS to idioci, którzy nie rozumieją niczego, co było powiedziane w tym krótkim filmie i dlatego zgadzają się płacić, albo umyślnie działają na niekorzyść Polski i Polaków. Jedno jest pewne, PiS sam nie zmieni zdania, a jedyne co może nas uchronić przed rosnącymi opłatami klimatycznymi to protesty. Protesty przedsiębiorców i zwykłych ludzi, którzy nie zgadzają się na to klimatyczne złodziejstwo. Dzięki za uwagę, jeśli ktoś może, to proszę o wsparcie kanału, bo wiadomo, YouTube mi nie płaci. Proszę też o udostępnianie filmów, bo nie są zbyt promowane przez YouTube'a. Dziękuję.